Witajcie najmilsi. Darowaliśmy sobie niedzielę w natłoku różnych wydarzeń. Mieliśmy fantastyczny track day w piątek, świetny event zrobiony z Kumu Wyszomilskim, z Kondem Wyszomilskim, między innymi dla moich patronów, dla konkursowiczów. Mieliśmy spotkanie wspaniałe w sobotę. Z patronami znowu moimi w Warszawie, w Pabielolek i, i, i niedziela była dla mnie bardzo ciężka. W związku z tym, ale odrabiam nadrabiam w poniedziałek, tym bardziej, że będzie to bardzo intensywne, w zasadzie 8 prawdopodobnie weekendów. A zaczynam od Le Mans, jutro siadam do samochodu i ruszam do Le Mans na wyścig. A dziś chciałem omówić w związku z tym następujące tematy tutaj, wiecie, trochę po meksykańsku. Po pierwsze, e, treningi w Lemą i świetny wynik WRT, e, załogi numer 41, czyli nasze załogi, czy są miarodajne? Robert mówi o decyzjach w sprawie przyszłości, e, czyli po, po prostu przyszłego roku. Alfa Remo w końcu ma ten symulator, ten słynny symulator, który Robert miał przecież w tym miał pracować od, od początku jego współpracy z Alfą Romeo. Alonso rozwija myśl o tym, że Max ma trudniej jako nie kierowca brytyjski, to, to, to interesujący e, temacik. E, Marcin Budkowski proponuje Fernando no, chcę o tym powiedzieć, dlatego że de facto mówi o czymś, o czym ja Wam nieraz wspominałem. E, o tym, jaki jest Fernando, a też o tym, jakim kierowcą jest Robert. Dlaczego to jest wyjątkowe, więc e, pomówimy też trochę e, o tym. E, a Fernando Alonso tłumaczy, w końcu zdradza, e, co zmieniono dla niego w bolidzie Alpin, e, żeby mógł poczuć się lepiej żeby mógł odnosić lepsze e, e, rezultaty. EFA jej odrzuciła nawet prawo do apelu Stana Martina, który potem apelował i wycofał się z apelacji. E, mistrz Formuły E. Czy może trafić do Williamsa, bo właśnie mieliśmy finał i mieliśmy pierwszego mistrza świata oficjalnego formułę FIA. George wciąż podlizuje się Louisowi, tak samo zresztą jak robi to jak robi to Valtteri Bottas. No i parę shortów. Parę na temat tego, co się ostatnio wydarzyło w WRC. I jeszcze parę na temat wielkich sukcesów Bartosza z Marzlika w tym sezonie. A zaczynamy od testów w Le Mans. Wyniki były bardzo obiecujące. Nasza ekipa y, samo numer 41 uzyskała trzeci czas, y, który uzyskał Louis Deletras oczywiście. Byli szybsi nawet od składu regularnego, który jeździ w ŁEK, czyli jeżdżą 6 godzin wyścigi od składu WRT w ŁEK, czyli 6 godzin na wyścigi, najgeneralniej no ten skład, można by powiedzieć, główniejszy, chociaż tutaj nie ma. To nie nie, nie sugeruję, że tutaj będzie jakieś faworyzowanie. Natomiast no, co do zasady, ŁEK to mistrzostwa Świata LMS. To są, to jest bardziej taki puchar europejski, więc chłopaki z Teamu WRT mieli 8 czas, natomiast 17 czas Inter e, Europol Competition, czyli, czyli nasz polski zespół z Jakubem Śmiechowskim za kierownicą, z Jakubem, który będzie, zdaje się, najbardziej do Świecznym Polakiem w ogóle e, na tym torze, więc wow, trzeci czas doskonale. E, na 68 kierowców, którzy jeździli prototypami LMP2, e, Louis był czwartym najszybszym kierowcą na torze. E, natomiast e, Robert był jedenastym, jedenastym i tracił 1,9 prawie sekundy do najszybszego Paolupa szatenę i był o półtorej sekundy wolniejszy od, od Deletraza, ale to raczej zdecydowanie się wiązało z tym, że, że, że Luis pod sam koniec treningów pojechał po prostu w sumie kwalifikacji, bo on będzie najprawdopodobniej kierowcą, który będzie w kwalifikacje. Po pierwsze, dlatego, że jest bardzo szybki, ale też dlatego, że jest najlżejszy w składzie, co, co jest też dość ważne. Szczególnie na tak długim okrążeniu I dłuższe okrążenie, im więcej zakrętów, tym większe ma to znaczenie. Jakub Śmiechowski, 53 czas, natomiast z moimi 8,4 sekundy, no to. To, to nie jest różnica, która wskazuje na różnicę tempa, tak ewidentnie nie jechał programu, który był podporządkowany kwalifikacją. Co też, jakby w szerszym kontekście, pokazuje nam e, w ogóle mm, rozmiar tego wyzwania i, i, i w to powinno się celować, ponieważ moimi. Imieniu... Nie chodzi o prędkość na jednym kółku. Jeżeli weźmiemy sobie wszelkie wyścigi, jakie mamy, y, szczególnie te duże, ważne wyścigi, to y, można argumentować, że w Le Mans y, z pozycja startowa i czas jednego okrążenia jest relatywnie najmniej ważny ze wszystkich ważnych wyścigów świata. Y, dlatego, że y, kwalifikacje te trwają tak godzinę, potem jeszcze jest y, tam Hyperpole ewentualnie, jak się ktoś załapie. Za to trzymamy kciuki, że, że, że naszym się uda. Y, natomiast y, generalnie y, to jest to kilka okrążeń, a, a, a wyścig Trwa 24 godziny, i tam się wszystko dzieje. I tam de facto są takie pojazdy w sporcie motorowym, że jest dłuższy dystans tym, nic nie umiejąc kierowcą, oczywiście, tym mniej zależy od takiej czystej prędkości, a tym więcej zależy od szeregu innych czynników, typu, jeżeli chodzi o kierowcę, regularność, powtarzalność w samochodu i pewnych problemów z samochodem i ogarnianie się na to że to jakby znacznie wyskakuje ponad e, czystą prędkość, ale poza tym tak naprawdę wszystko jest w rękach zespołu i tutaj chodzi tak naprawdę o te wszystkie inne niuanse, które kryje w sobie 24-godzinne e, ściganie. Są rzeczy, których zespół nie wie i nie będzie wiedział, e, dopóki w tym wyścigu po raz pierwszy nie pojedzie, bo to jest debiut dla, e, dla WRT i są na przykład rzeczy, których zespół póki co nie ogarnia. Jeżeli spojrzycie na przykład na długość pitstopów w LMS, WRT, no to średnio to jest około 6, 7, 8 sekund wolniej niż najszybsze pitstopy. Ktoś powiedział, no to 6-7-8 w długim dystansie w końcu to nie ma takie znaczenia mojej mini. Jeżeli będzie około 37 pistopów, to, to to na samych pistopach stracą ponad 4 minuty, czyli więcej niż jedno okrążenie, tylko i wyłącznie na postaciach w boksie. Takie na przykład niuanse, prawda? Miejmy nadzieję, że uda się to podciągnąć właśnie na ten wyścig, chociaż nie wiem, czy to, czy to będzie czy to zostanie rozwiązane. Mówiłem Wam też e, podczas relacji z Monzy w wyścigu LMS, że Robert trochę przestrzeli pitstop, tam wrzuciłem chyba na e, Twitterze i potem wrzuciłem to podczas podczas e, vloga. Nie, nie przestrzeli pick-stopu. To zespół cofnął jego, a potem też do letraza bo im się wydawało, że się nie zmieszczą z wyjazdem, aby się zmieścili, tylko że po prostu no, jakimś cudem nie pomierzyli tego, jak to ma wyglądać. Więc to jest kolejny taki niemoc prawda, że w rzeczy, które były zupełnie zbędne... Wybaczcie, przesłałem się ciągle w lewą stronę telefon. na ten element kaktusowo-faliczny. Więc no, tracono niepotrzebnie czas na coś, co było zbędne, a coś, co najwyraźniej nie zostało. Do końca sprawdzone. Były też problemy operacyjne w łek. Z tego co, co słyszałem, na przykład, stracili zwycięstwo i lepszy wynik generalnie za samo nabezpieczeństwa na morzu, ponieważ nie ogarnęli, że oni też mogą się oddublować. Pamiętajcie, że w łek jest jeszcze jedna wyższa kategoria, w LMS najwyższa jest LMP2, ale w łeku jeszcze jeżdżą no, w samochody z najwyższej kategorii. Więc to trochę inaczej wygląda i, i, i z tego co, co, co mi mówili, to po prostu. Nie ogarnęli się, że mogą też zrobić jedno kółko, jakby oddublowujące ze Steakerem, i z tego stracili lepszy wynik, jeszcze, więc mieli. Tego typu niuanse nie decydują, de, decydują, tego typu niuanse są do opanowania. Dlatego trzeba patrzeć na to bez oczekiwań. Pamiętajmy jeszcze raz, po prostu i radzi sobie generalnie świetnie i doskonale szukają samochody. I myślę, że ten skład, szczególnie ten skład w LMS, jest super trafiony, naprawdę jest to mega silna ekipa. Każdy jeden kierowca jest e, mega dobry, jest me, me, mega mocny, i ma swoje no, takie w, dużo atutów. E, na Natomiast no, cały czas jest to zespół, który nie ma dużego doświadczenia w tym typie ścigania, z tymi samochodami przede wszystkim, tak? no bo z GT to trochę inaczej. E, więc więc no, trzeba na to patrzeć bez oczekiwań, najważniejsze będzie dojechanie do mety z jak najmniejszą liczbą błędów i potencjalnie najfajniej, gdyby nie było żadnych awarii. Jeśli chodzi o, 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 o przy, przygotowanie do Le Mans, ostatnio się pojawiły wypowiedzi Roberta w Sports Cars, e, 365, czy tam 365.

Albo tłasą słasące, czy jakoś tak. No nieważne, w każdym razie, w tym serwisie ja mam mieć wywiad z Robertem we wtorek, pierwszy, taki onlineowy, czyli w zasadzie przed wyjazdem tuż na lemą, mam nadzieję, że, że poklei, bo tutaj ciężko czy czasami no nie jest łatwo to ostatecznie pokleić. Natomiast jeśli chodzi o te pierwsze wypowiedzi, znaczy może nie pierwsze, bo jeśli były jeszcze we, wcześniej w wywiadach, ale już takie na gorąco już z Le Mans, to Robert mówi między innymi o przygotowaniach takich przed wyścigiem na sucho, bardzo ciekawe. Byłem bardzo ciekaw na to, jak zareaguje mój organizm i jak podejść do tego mentalnie. Można starać się to symulować, na przykład jeździć na symulatorze, spać przez 3 godziny i znowu wracać, ale to nie to samo. Nie ma adrenaliny, nie ma hałasu. Nie mogę wstawić dźwięku 60 samochodów w mojej sypialni, aby symulować. Odgłos. Ktoś powiedział, a tam odgłos, nieważny, Nie, nie, to wszystko jest mega ważne, po prostu. Na tym polega takie szczegółowe przygotowywanie się do, do wyścigów. Te wszystkie, jakby bodźce, te, te wszystkie niuanse, niuanse mają znaczenie po prostu. Na tym tak, to, od tego uczy nas sama Formuła 1 de facto, że najmniejsze z pozoru nieistotne detale mają ogromne znaczenie. Jest wiele rzeczy, które zależą od kierowcy, ale nie zależą od samej jazdy. Musisz cały czas być skupiony i cały czas być bystry, kiedy jest to konieczne. Ale kiedy nie jeździsz, musisz się po prostu wyłączyć, włączyć mózg i starać się zresetować, odzyskać trochę energii i minimalizować utratę energii na następny stint. O wyjątkowości wyzwania, tak? Le Mans odbywa się raz w roku. Wszystko, czego nauczę się w tym roku, mogę użyć dopiero. Za 12 miesięcy. To trochę jak w rajdach. W WRC kalendarz to jest 10-14 rajdów, ale każdy rajd jest tak różny od ciebie. To nie jest nowa myśl. De facto, Robert o tym mówił często, startując w WRC i nawet po startach w WRC to, o tej prawidłowości. Doświadczenie, które zdobywasz jednego roku, może ci się przydać dopiero za 12 miesięcy, kiedy wracasz na ten sam event. I oczekuję, że podobnie będzie tu w Le Mans. Nie przywykłem do ścigania w Le Mans i jestem relatywnie młody w wyścigach Endurance. Jest dużo rzeczy, które dodają ekscytacji, co jest fajne. No i jeszcze pod kątem nadwozia mówił, zestaw części szykowanych na Lemą jest dla nas nowy, tak? No bo nie, nie wszedł ostatecznie ten pakiet, kiedy miał wejść na Lemą. Chociaż testy pokazują, że jeśli chodzi o tą prędkość, to ten to jakoś no, no, dobrze do, Dobrze to poszło. I przepraszam, że pod kątem opon i double Snitów, na przykład też raczej, raczej się uda chłopakom dobrze dostojeć do, do, do akurat, to im idzie mega dobrze. Tutaj trzeba powiedzieć, że te spiski się naprawdę mega dobrze, szczególnie biorąc pod uwagę, że on nie znają tych samolotów jakoś szczególnie dobrze. Sam wyścig będzie o 20 godzin dłuższy niż to, do czego przywykliśmy w LMS. Całe to wydarzenie jest o wiele bardziej skomplikowane. Mam ogromny respekt dla tego wyścigu i toru. Postaramy się skoncentrować na naszej robocie i spisać się jak najlepiej, ale mamy na względzie, że w każdej chwili coś może pójść nie tak. To jest właśnie nemo. Trzeba chronić siebie i samochód przed niepotrzebnym ryzykiem od samego początku. To fundamentalne, aby nabudować pewność siebie. Sama ewolucja toru będzie masywna, czyli ewolucja, czyli rozwój tego i zmiany przyczepności na torze. Największą częścią toru są normalne drogi. Podczas walku było dość brudno. Wydarzy się wiele rzeczy, które są normalne w Lemą, ale dla nas wydarzą się po raz pierwszy, ponieważ jesteśmy debiutantami. Zaznacza Robert przed tym startem. Mi się wydaje, że tutaj jest, jest to chyba najlepsze podsumowanie. Parę zdań dosłownie na temat głównej kategorii, e, ponieważ była niespodzianka, bo najszybszy był Glickhouse House Racing. A dwie Toyoty były dopiero na pozycji 2 i 3 w tych testach. Czwarty był zespół Alpine w ogóle, prawie segment na starty do tego najszybszego. No i znowu piąty, drugi samochód Glick House Racing. Natomiast um, wydaje mi się, że no raczej, te, po pierwsze te czasy jeszcze, czasy jednego że nie mają aż, tak, aż takiego znaczenia. Mi się wydaje, że tutaj Toyota znowu jest faworytem, tak jak za czasów, tak jak w, przez ostatnie lata, kiedy Toyota wygrywa Lemon, po prostu nie ma konkurencji i raczej wygląda na to, że tutaj także nie będzie miała konkurencji. Stąd też te sukcesy takie to zwycięstwa w lemo, no, nic nie mówię, jest też Fernando Alonso, który tak wygrywał sobie dwa razy, prawda? To, tak... no, to spoko, spokojnie wygrali, ale walcząc ze sobą, no, w skrócie, no tyle jeśli chodzi o tę tytułaturę. To nie to samo co Porsche, na przykład, kiedy zdobywało mistrzostwo, z, z, z wygrało w lemo, czy, czy, czy Audi, tak, to, 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 to nie, nie jest ten sam. Czy, 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 czy Peugeot, dajmy na to, nie, to, 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 nie, to nie to, to jest pustu. Trzeba dojechać, nie? Bo, bo jest jedynym jedyny fabryczny zespołem w stawce, nie? To, to, to tak to wyglądało. Jeśli chodzi o najważniejsze elementy programu, jest w środę o 19 kwalifikacje Mam nadzieję już być wówczas na lemą, ponieważ jadę tam samochodem. E, jeśli uda się wejść do szóstki, no to wówczas w czwartek nasi pojadą. Trzymajmy kciuki e, w kwalifikacjach Hyperpole. W czwartek e, o 21:00 e, to się zacznie. Więc e, tyle, jeśli chodzi i tyle, jeśli chodzi o. Eee, mm, o kwestie lemon, natomiast jeszcze Was zapraszam serdecznie, bo ukaże się we wtorek, raczej wrzucę, czyli jutro, jeżeli oglądacie to dziś w poniedziałek, wrzucę eee, wywiad, który zrobiliśmy z Aldaną z ifm i w ten sposób poznacie wszystkie najważniejsze osoby ze składu, bo mieliśmy w Nisan czyli pryncypała zespołu. Mieliśmy Louisa, Deletra, Roberta wielokrotnie, a teraz będzie teraz będzie Więc są bardzo fajne, jest w bardzo ciekawym w ogóle, bardzo interesującym mówi o wyścigach z chińskiej perspektywy i generalnie bardzo gorąco polecam. A teraz przechodzimy do wypowiedzi z tego samego serwisu. Natomiast Robert mówił o przyszłości w wyścigach i mówi tak. Wraz z powstaniem nowych klas i fabrycznych teamów, które dołączą w 2023, myślę, że generalnie wyścigi długodystansowe idą w dobrym kierunku. I to jest prawda, takie jest generalne postrzeganie także w środowisku wyścigowym, także w środowisku endurance, że to, co się będzie działo, jest bardzo dobrym kierunkiem. Myślę, że jest to miejsce, w którym będą dobre okazje dla profesjonalnych kierowców czyli dobre okazje, żeby zdobyć fotel. Jestem w trochę innej sytuacji, ponieważ jestem połączony, związany z Romo Racing Orlan, więc mam obowiązki w Formuł 1. Po pierwsze, chciałbym rozwiązać sytuację tam i zobaczyć, co będzie możliwe i co mogę tam robić. A wówczas będę wiedział, co może się wydarzyć w przyszłości. Jestem kierowcą wyścigowym, więc moim głównym priorytetem będzie ściganie się gdzieś, nigdziekolwiek. Gdzie to będzie i co to będzie, wciąż nie wiem, więc zaczekajmy i zobaczymy. Po pierwsze, chciałbym zobaczyć, co się stanie w Formule 1, a potem. Będzie follow-up, czyli czy, czy, czy będę tak postąpię zgodnie z tym, co, co, co będzie się działo. To jest dość interesujące, dlatego że no, ewidentnie cały czas to są nadzieje na to, że, że jednak e, e, może być ten fotel wolny. W, znaczy wolny nie będzie na pewno, będzie duża, duża, duża konkurencja, ale, ale to oczywiście w kontekście tych nadziei, które są małe, ale są, że może być fotel dla Roberta w Alfiero Mało. Moim zdaniem, e, no, jeszcze raz, leży to w gestii sponsora, tak, który no, ja uważam, że. Jednak powinien panować miesiąc w i powiedzieć, że albo fotel, albo adios amigos. Wydaje mi się, że tak trzeba było zrobić zresztą przed tym sezonem, ale nie siedzę w tym aż tak głęboko. tak Są jakby tajne negocjacje, tak? i jakby nie są to rzeczy jawne, więc nie wiem jak to dokładnie się układa. Natomiast patrząc na to, trochę bardziej z zewnątrz, z punktu doświadczenia. 20-letniego ponad, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ten sport, tak, i, i funkcjonowanie, to, 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 to no, podpowiada mi, że to tak, że to trzeba było zagrać po prostu yy, w te karty trzeba by było. Tyle jeśli chodzi o kwestie Roberta. Natomiast Alfa-Remo w końcu miała, będzie miała ten słynny symulator, w którym Robert miał jakby od samego początku yy, dużo je jeździć, co też pokazuje, jest ten kolejny element, który pokazuje, jak chłopaki się ogarniają w ostatnimi czasy. Yy. Są ponad na tym etapie, że mogą już normalnie, intensywniej używać swojego symulatora, aby zwiększyć swoje szanse w tym sezonie, w sezonie 2022. Jean Monchaux, czyli, czyli dyrektor techniczny, o którym powiedział, to oczywiste, że COVID w zeszłym roku był dość dużym utrudnieniem w naszym oryginalnym planie rozwoju. To mnie zastanawia, dlatego że akurat. Mogłoby się wydawać, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, właśnie in-house i robienie takich rzeczy, które nie wiedzą, czy się będziemy ścigać na to, że robienie rzeczy jakby w fabryce i zabranie się za te jakby wewnętrzne, no być może powinno być łatwiejsze, ale, ale tutaj nie, nie chcę mówić, bo nie wiem, jak była, jaka była kwestia z zamykaniem fabryki i tak dalej, i w jakim jakby stanie był zespół, jeśli chodzi, jeśli chodzi o przyszłość jego. Natomiast, no. no Moim zdaniem to nie jest akurat, to, to, że COVID nie jest. To, to jest świetne usprawiedliwienie, ale, ale jak się na tym stawić, to chyba nie do wszystkiego. E, umieściliśmy we właściwym miejscu e, w odpowiednią, tak, odpowiednią siłę roboczą, która jest zaangażowana e, i, i w, no, ma wysoki priorytet na, pracę, na pracach nad symulatorem i już. Dochodzimy do tego punktu, w tym chcieliśmy być. Kierowcy są dość zadowoleni teraz, jeśli chodzi o poziom korelacji, czyli dopiero teraz, tak? jeżeli chodzi o korelację tego, co jest w, w symulatorze, który przybył, ale chyba ta korelacja była wielkim problemem. E, czyli są już w, właściwie zadowoleni z poziomu korelacji e, i z jakby z możliwości symulatora, aby był cennym narzędziem. I z pewnością zaczniemy używać go intensywnie. Small jest jak tunel aerodynamiczny, nigdy nie przestaje się na nim pracować. Korelacja zawsze może być lepsza, więc jest ok do momentu, w którym widzisz, że jednak coś było nie tak i widzisz, że jest problem z korelacją. Ale to dopiero zobaczymy, jeśli, jeśli zaczniemy używać go aktywnie. Czyli z tym to było tak, że de facto, bo to był taki temat, wiecie, w zasadzie trochę zamietane pod dywan. Nie za bardzo kto by chciał o nim mówić, więc jeżeli się zastanawiacie dlaczego, no to wydaje mi się, że to jest właśnie na to nie, odpowiedź. Eee, teraz e, trzy strzały dotyczące Alpin. zresztą nie dziwi po ostatnim wielkim sukcesie i potem co się dzieje. Po pierwsze Alonso e, rozwija myśl o, o tym, jak mówił, że Max będzie miał trudniej dlatego, że jest, e, że jest e, mistrzem, że walczy, że z, nie z Brytyjczykiem. To było w wywiadzie no, nawiązane do, do tego, że trochę w podobnym stylu pokonał Michalu Schumachera, tak jak chce Max Verstappen pokonać Louisa Hamiltona, czyli tam młody, gniewny kontra stary mistrz. W 2007 roku miał też w ekipie Louisa Hamiltona, jako tego może no, trochę młodszego, yy, gniewnego, z którym, yy, jak to Alonso podkreśla, nie przegrał, bo mieli tyle samo punktów. Natomiast obaj przegrali tytuł i to było raczej, myślę, że to najbardziej to McLaren zmaścił tamten sezon. Yy. I no, jeszcze raz przy, przytoczę ten cytat, on sobie powiedział, zapewne rozumiem, czego oni doświadczają w tym momencie, szczególnie Maxa, który jest młodszym facetem walczącym z legendą mistrzem. Nie jest Brytyjczykiem, więc jemu zawsze będzie trudniej. I to było w z GP Fans, więc jakby poproszony o, o, o rozwinięcie tego, i myśli powiedział tak. Zawsze mam wrażenie, że gdy robi się pikantnie i rośnie napięcie w walce o tytuł, ten sport... To środowisko brytyjskie. Zespoły są brytyjskie, podobnie jak większość dziennikarzy i ogólnie mediów, ekip telewizyjnych. Wszyscy pochodzą z Wielkiej Brytanii. Może nie wszyscy, ale jednak większość. To o tym mówię od jakiegoś czasu, ale wiele osób bez pojęcia na temat tego, jak to naprawdę wygląda, bo tam ich nie ma, to krytykuje i twierdzi, są, są to moje konfagulacje, więc Gaswat, Fernando też jest, nie wiem, też nie wie, co się dzieje, Fernando. To zrozumiałem, to zrozumiałe, że facetowi z Twojego kraju sprzyjasz trochę bardziej, aby był szybszy i wciąż wygrywał. To czułem, gdy sam się ścigałem. On zaraz znowu zadzwoni, więc teraz się na chwilę... Takie zaskoczenie, nie? Gdy myślałem, że wszystko jest już ten... Ogarnięte, tak? Przepraszam, jest najmocniej za te przerwy. Myślę, że się wszystko jest już ogarnięte. Zadzwonił budzi, który mi przypomina, że mam iść na badanie covidowe, przyjeżdżam do Francji, więc... <laughs> Tak bywa. Wracając, wracając jeszcze raz, Fernando Alonso mówi o, o, tym, o, o, o tym, że zespoły są brytyjskie, podobnie jak większość dziennikarzy ogólnie mediów, ekip telewizyjnych, wszyscy pochodzą z Wielkiej Brytanii. To zrozumiałe, że facetawizm swojego kraju sprzyjaż trochę bardziej, aby był szybszy i wciąż wygrywał. To czułem, gdy sam się ścigałem. Można mieć wrażenie, że to ja byłem tym złym w Formule 1, gdy starałem się rywalizować z Brytyjczykami. Po tym, co zobaczyłem na Silverstone, Czyli chodzi o tę kolizję i relakcję. albo gdy widzę, jak Verstappen dostaje pewne pytania, rozumiem, z czym ma do czynienia. Z całą pewnością, więc jeszcze raz: Fernando Alonso najwyraźniej też tutaj nie kojarzy, odchodzi w Formułę 1, potwierdzi, że jednak Brytyjczycy rządzą Formuła 1 i, i, ten. I, i że nie bycie brytyjskim kierowcą trochę utrudnia walkę o tytuły. W związku z tym nie wiem, gdzie się tej Formuły pierwszej uczył. I innych rajdów. Przechodzimy do, do Marcina Budkowskiego, który propulsuje Fernando Alonso i ma poważne powody mi tak. Jego podejście jest imponujące. Jest bardzo, bardzo profesjonalne. Przypomina mi trochę Michaela, Michaela Schumachera. Mówiąc szczerze, kiedy byłem w Ferrari, wówczas Ferrari było na szczycie, Było tym wyznacznikiem, jak profesjonalnym można być zespołem. A Michael był wyznacznikiem tego, jak. Intensywnie, jak szczegółowo można podchodzić do ścigania, i to samo widzę w Fernando. Inna rzecz, która mnie totalnie rozwala, tak, czy, czy tak, blows me away, czyli to jest jego racecraft. To niewiarygodne, ponieważ my siedzimy na pitwolu, mamy wszystkie dane, mamy pełną widoczność wyścigu. On siedzi w samochodzie, jedzie z pełną prędkością i ma niemal takie same ma taką samą analizę wyścigu, jaką my, choć nie jest chociaż nie jest nawet blisko tej ilości danych, jakie my mamy do dyspozycji. Czyli to jest, jeszcze raz to, to co mam mówię, mówiłem wam to o Robercie, mówiłem też wam to o Fernando generalnie, o tych dwóch kierowcach i też Schumacher to miał, że to, co jest niezwykłe w tych zawodnikach, to to, że faktycznie tam w samochodzie, wysiadają z bolidu i wiedzą o wyścigu tak dużo, że człowiek jest w szoku. U Lewis też to zapewne ma, on też czuje wyścig, wyściguje lepiej. I oni wyciągają te informacje, no po prostu składają, jest wielka inteligencja wyścigowa i, i, i no po prostu mega ogar, tak? To, to są najlepsi kierowcy, wy, wybitni. I na przykład no to, to, co wiem, że jak w Singapurze 2008, jak Robert wysiadł z samochodu, był wkurzony, ponieważ mógł w tym wyścigu być na podium, być może go wygrać, kto wie, ale się nie udało dlatego, że Renault wyciął swój numer z wysłaniem w ścianę na piqueta Juniora, dzięki czemu Fernando Alonso, więc totalnie tragiczną strategię, bo wtedy się jeszcze tankowało tak, w trakcie wyścigów. Nagle dzięki tej neutralizacji, która się wydarzyła w tym momencie, okazało się, że strategia totalnie bez sensu okazała się strategią trafioną, tak, co, co, co było generalnie dość podejrzane. Natomiast Robert powiedział samochodu od razu, zwróć uwagę, że, to jest, że to jest coś nie tak, prawda? Że coś, się wyda... On jechał w tym wyścigu, tak? No. I, i no to samo dotyczy wtedy też Fernando Luisa, no, tak, takich najlepszych kierowców, i o tym właśnie mówi Marcin, dlatego z przyjemnością to cytuję. Mówi jeszcze, to imponuje mi najbardziej. Myślę, że 20 lat doświadczenia jazdy Formuły 1 to sprawia. Nie, jest zbyt, nie ma zbyt wielu kierowców, nawet z istotnym doświadczeniem, którzy by byli w stanie to robić. No to Marcin nie pracował chyba wcześniej z Fernando, jak mi się wydaje, więc Fernando tak miał generalnie od początku, nie? W sensie, że to jest koleś, po prostu tak ogarnia wyścigi na tym, to jest jeden z elementów jego y, geniuszu. Y, Fernando Alonso sam mówił co, bo on mówił o tym, że trzeba coś poprawić w samochodzie, więc zdradził co y, i dlaczego poprawiać w bolidzie, żeby mógł się poczuć lepiej, żeby mógł po prostu, no, podciągnąć ten poziom, bo początkowo niektóre osoby go skreślały, moim zdaniem, zdecydowanie sprzedwcześnie, przedwcześnie. czas pokazał to samo, natomiast, natomiast no, tak było. I tak, y, zmieniliśmy y, kilka rzeczy w samochodzie aby dostosować je do mojego stylu jazdy zaczynając od wspomagania kierownicy i finingu jaki dostajesz ze sterów na kierownicy i tego jak przenoszą jaki fining, jaki wyczucie przyczepności przenoszą dla kierowcy to były małe zmiany także w wyważeniu hamulców i także w hamowaniu silnikiem. Wiecie, to są wszystko bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia kierowcy, szczególnie w trybie kwalifikacyjnym, kiedy walczy o łamki sekund, tu się właśnie przegrywa albo wygrywa te łamki sekund, tu się zyskuje pewność, albo ją traci. Jeżeli się zastanawiacie nad tym, co się dzieje z Danielem Ricardo ciągle, bo to jest ni ni niestety niepokojące i przykre, to są tego typu niuanse. Pytanie, czy McLaren robi te wszystkie rzeczy dla Daniela Ricardo e, Nie wiem, szczerze mówiąc, nie jestem pewien, natomiast nigdzie nie wzięłem takiej informacji, żeby takie rzeczy robiono. Dla Fernando raczej, szczególnie jak się. Płaci cały czas trzecią najwyższą pensję Formuły 1. Zdaje się, że mówiłem w ostatnim vlogu. 25 minut dolarów, czy jakoś tak? No to, no, to, no to raczej warto. Przecież to nie zawsze tak działa. No, w każdym razie dla Fernando, tak, Fernando, jak się mówi nieoficjalnie, zawsze, żartujemy że, że między sobą z kolegami dziennikarzami, jest szefem zespołu Alpine. To jest czyli żart, no, ale generalnie jest, no wiecie, on tam co trzyma, wszystko za ten, więc, więc dla niego tak jeszcze się robi. Z mojego stylu jazdy e, zawsze wykonywałem agresywne ruchy kierownicą w środku zakrętu. E, i od tego momentu byłem w stanie poczuć przednie opony. Jeżeli stery robią się luźniejsze, to znaczy, że tracisz przepność. To jest dość interesujące i daje mi nadzieję, dlatego, że yy, mówiąc szczerze, mi się wydawało wydaje nadal, że to jest mój błąd w, jakby w mojej jeździe, ale to, to, wybaczcie, nie porównaj się z Lonsu, tak, Alonso. Nie, 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 nie miałem złudzeń, naprawdę wiem, że. że pod, ponad moim poziomem jazdy jest jeszcze 100 tysięcy wyższych poziomów jazdy, mimo tego, że akurat jestem zadowolony z tego, jak sobie ogarniam, jak na, jak na moje zaawansowanie. E, natomiast, e, no, mówiąc w skrócie, mam, wydaje mi się, że to jest trochę skaza na moim stylu jazdy, jak sobie jeżdżę, że ja też lubię jakby poczuć... Co się dzieje z przodem? Tył mnie za bardzo nie, nie to szczerze. stąd też bawią mnie osoby, które, którym się wydaje, że FWD lubią frajerzy, a, a ci o mocorze i, i to lubią RWD, bo to im się wydaje, że to jest takie ciężkie opanowanie tyłu. mi się wydaje, że właśnie w takim momencie to wychodzi, że mają problem z czymś, co jest banalne. Niezłapanie tyłu to jest naprawdę banał. Mówiąc skrócie, natomiast, no, no tak jak mówię, też, też mam taką tendencję, że lubię i czasami po prostu nawet wręcz wymuszam kierownicą takie złapanie tej granicy, żeby czuć, że o, tu już jest ten moment. Natomiast mi się wydaje, że Fernando robi to milion razy lepiej i być może dla niego to działa, ale ja prawdopodobnie teraz na ten czas. To taka ma prywata. Natomiast, i kontynuując, myślę, Fernando, jeżeli na kierownicy robi się bardziej, też są większe opory, to znaczy, że Pana mają za dużo przyczepności i możesz oczekiwać, że w jakimś momencie wrzuci tyłem samochodu. Ja zazwyczaj czuję wszystko w dłoniach i z przodu samochodu. Gdy mi to odbiorą, jestem już po mnie. Tak? Już po mnie. Inni kierowcy nie, ponieważ oni czują samochód ciałem lub robią inne rzeczy, ale ja jestem bezbronny, jeżeli odbiorą mi czucie przednich opon wówczas nie mogę przewidzieć, co się stanie samochodem. Pracowaliśmy nad tym po to, abym miał większy feeling na sterach. Ja też bardzo lubię, jakiś jest większy feeling na sterach, ale wybaczcie, bo też głupio brzmi, żeby nie było, nie? Ja naprawdę zdaję sobie sprawę, bardziej niż wiele osób, które próbują mnie ten pouczać, jak się jeździ, że, że tak, że, że to jest naprawdę przepaść w tych poziomach. Natomiast to co jest ciekawe. Robert ma no też styl jazdy do Fernando, bardzo, dlatego też mówi, że e, przyznaje po latach, że, że, że bardzo mu pomógł fakt, że, e, że wsiadł do Fernando, kiedy jechał ten pierwszy test w Formule 1 i też zespół Renault był zachwycony, bo się nie spodziewali, że ktoś kto inny będzie w stanie jeździć szybko tym bolidem, natomiast e, to mi się kojarzy, Peter Winsor jest taki dziennikarz, teraz rzadko na Formule 1, kiedyś e, częściej e, i on e, Peter Winson był na przykład na pokazie samochodu Franka Williamsa, kiedy Frank Williams miał wypadek wracając z Polerikarii i został sparaliżowany. Peter Winson siedział w samochodzie, no, więc wie o bardzo dużo, bardzo wiele osób. Natomiast na no, mydzie mamy różne obszary specjalizacji. Nie ma takich, co wszystko we wszystkim się specjalizują, choć niektórzy próbują to udawać. Pozdrawiam. To tak nie ma. Mamy swoje mocniejsze i słabsze strony i Peter się w pewnym momencie wmieszał w takie, w takie analizy, jak to kierowca, że stoi przy torze i widzi po tym, jak ten bolit jedzie, widzi, co on kierowca robi i co on lubi i tak dalej, nazwał w jakiejś analizie Roberta, że to jest natural overseas driver, że to jest taki naturalny kierowca, który lubi sterowność. Bo czysty Robert radzi sobie bardzo dobrze z nadsterownością, jest wybitnym kierowcą, ale, ale jednak woli auta podsterowne i w tym się właśnie różni od większości kierowców i w tym jest podobna do Fernanda Alonso, że właśnie lubi podstaw w samochodzie. To tak, żeby zakończyć tę przydługą degresję, ale mówiliście mi ostatnio, że lubicie moje dygresje, czy to nie tylko ostatnio, więc po prostu niech ona Wam służy, ko e, kochani moi widzowie? Przechodzimy. Do pardzenia na temat tej apelacji Astona Martina, która od początku była skazana na niepowodzenie 30 litra, zamiast minimum litra zostało w baku Sebastiana Vettela. Przez to niestety biedny Sebastian został zdyskwalifikowany. w drugie miejsce Jest to bardzo surowa kara za bardzo małe przewinienie, bo raczej nie zyskał na tym zbyt dużo, że miał 70 litra mniej w samochodzie, ale być może zyskał trochę dzięki temu, dlatego że no, no, te 70 się przełożyło, że w danych momentach mógł jechać szybciej niż. Niż, yy, niż by jechał, gdyby musiał to oszczędzić, tak, bo to się ostatecznie o to rozbija. Zła kalkulacja zespołu sprawiała, że kierowca jechał ostrzej i zużywał więcej paliwa, niż powinien, żeby zostało na kontrolę. Więc kara bardzo surowa i bardzo przykra, niemniej niestety no, w świetle regulaminów FIA, jak się postępuje, no absolutnie normalne, na tej samej, znaczy na podobnej zasadzie, tylko za inne przewinienie, tutaj pamiętam chodziło o elektronikę tak? i kwestię startu. Zostały zyskwalifikowane Alfa Romeo w Grand Prix Niemiec 2019, dzięki czemu Robert zdobył e, jedyny punkt Williamsa na dwa lata, aż do ostatniego wyścigu, kiedy, kiedy w końcu się udało zdobyć je Latifiemu i, i Russellowi. No to był no, de facto no, inny rodzaj przewinienia, ale z, de, de, de facto z tej samej rodziny. E... FIA uznała ostatecznie, że było. W, bo tam w ogóle. to jest za, zabawne, jak kombinują w Bastanie Martinie, odkąd, odkąd jest tam Papa Stroll, że próbowali dowiedzieć, że to pompa była w ogóle słaba, jest i tak dalej. Śmieszne, nie? Bo na, 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 naprawdę jest zabawne. Oni to chyba zrobili po to, żeby mieć jakieś nowe dowody, żeby móc jeszcze raz apelować, żeby się nie podawać do ostatniej chwili. Aczkolwiek w takiej sytuacji to raczej nie było no to po prostu nie, nie rokowało. FIA yy, uznała, że po prostu odrzuciła nawet ich yy, akces do, 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 do apelacji, nie? Powiedzieli, że może być kilka EFA no może być kilka wyjaśnień, dla których pod koniec wyścigu yy, pozostała ilość paliwa nie była wystarczająca. Niezależnie od przyczyn yy, to jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność yy, uczestnika wyścigu, aby upewnić się, że samochód spełnia regulacje techniczne cały czas yy, i nie będzie to żadną obroną, że yy, twierdzenie, że nie zyskali dzięki temu yy, przewagi, jeśli chodzi o osiągi samochodu. Zyskali, tylko że mikro, nie, to, no, nie była jakaś szczególnie wielka, ale, ale no musiała być zyskana, bo jednak, wiecie, Form każdy detal się liczy, ale to są, to faktycznie. Yy, Aston Martin musiałby zaprezentować dowody, że tak naprawdę w zbiorniku zostało więcej niż jedno nie paliwa, ale tego nie zrobili i w związku z tym, no niestety, dyskwalifikacja. Duralex, sedlex, jak tam mówią. Duralex to nie chodzi o ten, jakby materiał reklamowany kiedyś, szklanki z Duralexu, tylko Duralex po racine. Twarde prawo. Dura to twarde, lex to prawo. Sedlex, ale prawo. Natomiast na no, pocieszenie, seb zabustał na quizie, kiedy kierowcy tam Grill the Grid mieli wymienić wstecznie. mistrzów świata był jedynym kierowcą, który wymienił który wymienił a, wszystkich mistrzów świata. E, nie zbliżył się do niego nawet, a mimo to drugi był Max Verstappen. E, najgorszy był Tsunada, najgorszy był który poległ na drugim, znaczy po dwóch mistrzach świata. Nie? To super, ogarnia temat. E, natomiast to, to co zwrócić uwagę, że, że Louis Hamilton, który jakby mianuje siebie dziedzicem cennym, nawet nie wiedział w jakich datach, jak Tsunada został mistrzem świata. Tam... No ale to wiadomo. To jest znowu ten element, prawda, prawda czasu, prawda ekranu, tak? czyli, czyli to tylko tak w rozdźwięku między tym, co Luis deklaruje i mówi, a tym, co w praktyce pokazują fakty. Yy, kolejnym temacie, yy, tematem jest, yy, no właśnie, yy, mamy mistrza świata Formuły E, pierwszego oficjalnego fajmistrza mistrza świata i po raz kolejny pojawią się plotki, nożby już były wcześniej, że może się pojawić w Williamsie, co jest ciekawe. W miejscu George'a Russell'a, jeżeli George Russell przejdzie do Mercedesa, co jeszcze raz pokazuje, że jednak ta Spekulacje, że Valtteri Bottas może się znaleźć w Alfie Romeo, no jednak były, były dość e, mocne. Nigdy więc. E, I Sztofle van Dorn są kierowcami, którzy startują w Mercedes EQ Formula E Team, czyli w zespole, e, który, który Mercedes wystawiał w Formule E. Nie wiadomo, czym się dalej wystawiał. No, i są oczywiście rezerwowani kierowcy Williamson, i mówiło się, że szczególnie, szczególnie Holender e, może by zająć miejsce, e, że Mercedes może mu dać fotel po prostu w Williamsie po George'u e, Russellu. E, przed finałem, w ogóle, który się odbył w ten weekend, w Berlinie 14 kierowców różnych miało szansę na mistrzostwo. E, na starcie było dużo zamieszanie. Ostatecznie mistrzostwo zdobył DeWies, co też oczywiście nie jest przypadkowe. Totowolk mówi o DeWiesie i Bandornie. Obaj kierowcy mają talent, etykę pracy, inteligencję, aby być w Formule 1. Obaj zasługują aby być w Formule 1 i mam wielką nadzieję, że mogą odnaleźć drogę powrotną, żeby znaleźć się w Formule 1, czego oczywiście, e, czego oczywiście im życzymy, bo z zasady życzymy wszystkim jak najlepiej. Natomiast. E, być może łączy się to z faktem, że, że, że mówi się, że Mercedes może odejść z Formuły E, co byłby kolejny producent duży, który z tej Formuły E odchodzi. No miałem to mówić o, o osobno w szortach, ale, ale już powiem to teraz, to jest dość zabawne, dlatego że tam szef tej serii cały czas tutaj w, wyskakuje z jakimiś głośnymi wypowiedziami, że tutaj no to będziemy, że E 1 powinna się z nami dogadywać w ogóle, że Formu... Bo oni mają wyłączność na ten, na, na, na mistrzostwa, jeśli chodzi o jeśli chodzi o ściganie elektryczne tam jeszcze na ileś tam lat dużo. W każdym razie taki tutaj cały czas raz na jakiś czas spuszcza puszczach, to jesteśmy zajebiści, będziemy jeszcze lepsi, jak tutaj w ogóle wszystko będzie elektryczne. I, i a tymczasem największa siła formuły E, którą było największe zaangażowanie w jednej kategorii dużych koncernów samochodowych, w jedną kategorię nagle znikał tak. Się kończy, i tak naprawdę, Formuła E jest w poważnych terapatach właśnie z tego powodu. Kolejny rozdział do, do analiz politycznych sportu motorowego. George Russell wciąż podwizuje się Lewisowi. To jest coś, co wam wskazywałem na to, że i Walteri to robi, i George Russell to robi. I w ogóle tak się chciałem zastanowić nad tym komunikatem pięknym, jak to George mówił, że tutaj że jak w wyścigu, niech priorytet ma niki, tak? że, że, żeby Latifiego tutaj projektoryzowali, bo ma większe szanse. No, no, o tym za chwilę, nie? bo to jest bardzo zastanawiające. Natomiast e, jeśli chodzi o Luisa, to powiedział ostatnio: e, Wszyscy chcemy, aby walka była bardziej zbliżona i aby wygrywał najlepszy kierowca. A ja naprawdę wierzę, że Luis jest najlepszym kierowcą, e, e, ponieważ był w zespole Mercedesa. Ponieważ byłem w zespole, w zespole Mercedesa, bywam, no bo bywa, ostatnie jeździłem testy i wiem, co on robi. Dość często najlepszy kierowca dostaje się do najlepszego zespołu. Jeżeli każdy, jeden samochód będzie taki sam, on wciąż by walczył o mistrzostwa świata. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Ja też nie mam co do tego żadnej wątpliwości, absolutnie, że tak. Myślę, że on... Także chciałby, aby to były bardziej otwarte mistrzostwa. No tak mówi Luis, przynajmniej mi się wydaje, że mówi tak to samo, jak mówi, że chciał mieć konkurenta w innym zespole, dopóki się ten konkurent nie, nie pojawia i wtedy, ten, wtedy zaczynają się jakieś dziwne błędy i dziwne zagrania. No ale, ale o tym na razie nie będziemy nie będziemy dyskutować, żeśmy to zresztą omówili. W każdym razie George, jakby cały czas kontynuuje, bo też no To jeszcze raz podkreśla, że ostatecznie jednak Luis ma wpływ na to, co będzie. Kto będzie jechał w drugim samochodzie i, i przypuszczam, że ten, że. O... Że to, to dobrze mu powiedział, że, tak, że jak tam trzeba zagrać, żeby sobie otwierać wejście do, do Mercedesa. Louis musi być przekonany, że George będzie team playerem, że George go kocha i szanuje, bo taki jest Louis. A to przewidujemy właśnie na piękny komunikat radiowy, o którym mówiłem. Latifi jedzie przed Raselem, przed Russell mówi: priorytetyzujcie George'a, o ten punkt jest ważny, priorytetyzujcie George'a. No i tak. Jak się na tym zastanowić, nie, to super fajnie brzmi, bardzo ładnie, i, i pr i w ogóle takie wyrażające, Formuła to wypuściła, jakie to jest super fajne, ale jak się na tym zastanowić, to tak. Po pierwsze, wygląda to jak... bo po co on to mówi w ogóle? Bo jeżeli on to mówi, to nie powinno być oczywiste, że na ma priorytet? przez oni są równo traktowani, nie? W zespole, tak? Przecież to zawsze tak było, że w nią się byli równotraktowani kierowcy no to są traktowani, to po co zespołowi mówić, żeby priorytoryzowani dla tych, przecież to jest, no, oczywiste, przecież jesteśmy równi, prawda? Nie trzeba im nic mówić, czy jednak to jest poświęcenie tego kierowcy, że mówi, kurde, że on się spodziewa, że ma priorytet, nie wiedzieć czemu, bo przecież zawsze są traktowani równi, równo. E... I tutaj, no w ten sposób, jeżeli mówi, jeżeli on musi, George musi mówić zespołowi dla dobra zespołu, musi przekonać ten zespół, żeby dali priorytet temu, który ma większe szanse na punkty, to, to się nam do cholery jasnej dzieje w tym się. Po co on to mówił? Bo to jest niepotrzebne, skoro są równi. Przez to jest oczywiste, że kierowca, który ma większe szanse na punkty, powinien być priorytet. Szczególnie, jak nie mamy punktów, od dwóch lat nie zdobyliśmy. Czy się mylę? Nie, po, po, połóżcie o tym. Przecież to jest, kurde, to jest też dziwne. E, to jest mega dziwne. Moim zdaniem to był taki message na zewnątrz. Message, to też wiele z Was podkreślało, kiedyśmy o tym rozmawiali. Message do Lewisa, że tutaj, że George jest team playerem i że tutaj będzie posłuszny i, i, i potulny. Albo to było też, być może, trzy w jednym: odciągnięcie uwagi, że to George, czyli ten super talent, na pewno jeśli chodzi o prędkość w kwalifikacjach, bez wątpliwości. Jeśli chodzi o ściganie, nie, nie do końca, próbuje odciągnąć uwagę od, od tego, że po raz kolejny, kiedy są do wygrania punkty, to on, czyli ten, prawda, najlepszy kierowca świata. Zdaniem naszych Brytów, w sensie od strony Williamsa, że to nie on jest na tej pozycji, która da zespołowi więcej punktów. Nie? Być może to chodziło także o to. Tak, tak bym to poczytywał. Bo sam ten komunikat, mimo że był wzruszający i pokazał go Formuła był bardzo, bardzo dziwny. Między innymi niekorzystny wizerunkowo dla całego Williamsa. Taka, yy, takie są moje wnioski. Yy, jeszcze jeden krótki newsik z Formuły 1. Zyski Formuły 1 bardzo, czy obroty bardzo bardzo wzrosły w drugim kwartale w porównaniu z zeszłym rokiem. Pamiętajmy, że w zeszłym roku, w drugim kwartale Formuły 1 ciągle się nie ścigała. W związku z czym, a tym razem było 7 wyścigów w pierwszym kwartale, więc różnica jest taka, że w zeszłym roku było 24 miliony, a teraz jest 501 milionów dolarów. Więc zwróćcie uwagę, ściganie, ściganie. Dlatego tak ważne było dla Formuły 1, żeby się ścigała. Dlatego, jak to wtedy powtarzałem i będę powtarzał, jakby Formuła 1 jest jak samolot. Jak stoi na ziemi, to, 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 to traci pieniądze, a jak jeździ. To je zarabia. Więc to jest dobra wiadomość. Natomiast cały czas Formuła 1 jeszcze odniosła 43 dolarów straty. To już jest, to są grosze, mówiąc szczerze, biorąc pod uwagę to, co się działo podczas, podczas całego tego zamieszania. W COVID, -zie. więc tutaj ostatecznie wszystko idzie ku dobremu. Przechodzimy teraz z parę zdaniem na temat WRC, bo mamy za, za nami jest kolejny, kolejny rajd, rajd IPR w Belgii. Czyli asfalcik nam się bardzo dziwnie ułożyło, dlatego że Seb Ozier otwierał trasę, więc powinien był w zasadzie no, mieć przewagę. Tak jak zazwyczaj większość rajdów jest szutrowa, jak się otwiera trasy, czy jako pierwszy wyjeżdżasz na, na trasę, to zamiatasz dla innych drogę. tak, Ona, Ten luźny szuter mniej lub bardziej w zależności od tego rodzaju szutru jest zmiatany i ci, co ci jadą później, to jadą na twardszym, bardziej przyczepnym, więc mają więcej przyczepności i w hamowaniu, i na przyspieszaniu, i w zakrętach. A w asfaltach jest odwrotnie. W asfaltach ten, co jedzie pierwszy, ma największą przyczepność, potem się syfu, jak to się mówi brzydko albo inaczej nanosi, szczególnie na nacięciach i wówczas każdy kolejny kierowca ma gorszą przyczepność, więc Oziel otwierał trasy, bo jest jedynym mistrzem świata z dużym zapasem. A jednak w tym rajdzie szło mu o wiele gorzej i wygrał Thierry Neville z Hyundai'a, Craig Breen był drugi w Hyundai'u, czyli Hyundai na asfalcie, tego typu asfalcie zamiut, znaczy po prostu pokonał wszystkie Toyota. Toyota co do zasady ma lepszy samochód, tylko mówi się, ma lepszy dlatego, że jest o wiele bardziej uniwersalny i jakby w o wiele szerszym... Rozdziale warunków na danym rajdzie czy na danych rajdach potrafi wyciągnąć z siebie więcej prędkości. Natomiast Hyundai jest szybkie, ale trzeba bardzo dobrze trafić w bardzo wąską, w bardzo wąski zakres warunków na trasach. I no najwyraźniej faktycznie na asfalcie w Belgii trafili, plus jeszcze fakt, że Thierry Neville trzeci był w mistrzostwach tak przed tym rajdem, na, na list jest trzeci na pewno, że, czyli nie otwierał tras też, mu troszeczkę pomógł, plus jechał u siebie w Belgii, w ogóle końcówka była na Spa, to, 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 to powinien dodać, czyli na Spa-Francorchamps, znowu takie połączenie Formuły 1 z WRC, pamiętajcie, że też przecież w WRC jeździła na Mązie w zeszłym roku, więc e, to, i kolejne, tak, takie zbliżone teraz siebie w kalendarzu, znowu goszczą i Formuł 1, i WRC wygrał na Wilcz, 30, i 70 sekundy, zanim Craig Brink, który nie jeździ, zdaje się, we wszystkich rajdach w tym sezonie w Hyundaiu. Do, 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 wybaczcie, niektórych się odsunęłam od WRC, niestety za, za mocno się za, No Tak czy inaczej, Krek e, drugie miejsce, trzeci Kalerowana Pera, czyli zwycięzca poprzedniego raju. Pierwsza wygrał w WRC na, na Chorwacji, teraz znowu był najszybszym kierowcą Toyota. czwarty Elfin Evans i piąty dopiero Sebastian Ożier, Od szósty, niestety znowu problem, tym razem złapał gumę, więc to jest ta pierwsza szóstka, jeśli chodzi o kierowców w WRC. Próżno szukać w czołówce kierowców jeżdżących Fordami, co tylko pokazuje, jaka jest sytuacja w tym sporcie, jest fatalna. E, natomiast w mistrzostwach Sebastian Ożier cały czas prowadzi. Z bardzo dużym zapasem, dlatego, że ma 162 punkty, a drugi FN Ewan 124. To jest 38 punktów różnicy. Eee, dobrze mówię? Tak. Eee, dokładnie. I trzeci Thierry Neville także ma 124 punkty, tylko że ma na koncie. Mniej drugich miejsc, tak z tego co widzę, czy no, to się z tego musi wnikać, że, że Evans jest wyżej sklasyfikowany i e w z tym jest trzeci w, w klasyfikacji. Caller Van pera czyli ten młody, tak ten taki nazywam no, go czasami Maxem Verstappenem WRC, czwarty mi 99 punktów, od dopiero piąty 87 punktów. Więc tyle jeśli chodzi o WRC. I na koniec jeszcze parę zdań o Bartoszu Zmarzniku, co normalnie by, no, nie, nie zajmujemy się tutaj y, żużlem, ale, ale ostatnio miałem wielką przyjemność zrobić, rozbić, z, 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 zrobiliśmy materiał z, z Bartoszem, byliśmy u niego w, no, na chacie, tak naprawdę na warsztacie w jego byłym pokoju. Zapraszam Was na materiały, y, nasze odwiedzanie, jak nas oprowadza po warsztacie, Zalinkuję to, jak nas oprowadza o warsztacie swoim, jest u Aldony, a u mnie jest wywiad, który zrobiliśmy wówczas także w tym samym warsztacie. Jest uważam bardzo fajny, bardzo ciekawy. Bartosz zmarznik no, idzie jak burza, prowadzi teraz w mistrzostwach w Speedway Grand Prix. To wygląda tak, że w pierwszej rundzie w Pradze w ogóle wygrał Maciej Janowski, Bartosz był dopiero szósty. W drugich zawodach w Pradze też Janowski był drugi, Bartosz był piąty, a potem we Wrocławiu zmarznik jeden, Janowski drugi. Potem kolejne, znowu we Wrocławiu wygrał Bartosz. Potem w Lublinie wygrał znowu Zmarznik. Potem w Lublinie był drugi Bartosz, i teraz Malila w Szwecji znowu Bartosz z zwycięzcą. Więc idzie mu doskonale. Ma 127 punktów. Artem Laguta, jego największy rywal, teraz ma 118 punktów. Maciej Janowski ma punktów 83. Więc idziemy po trzecie z rzędu mistrzostwa, miejmy nadzieję. Choć Bartosz powiedział też w wywiadzie dla nas, no dobra, co powiedział, to mega super podejście ma takie po prostu super mental, który jest bardzo uniwersalny sportową, bardzo uniwersalny motor sportowy. Jeszcze raz Wam bardzo polecam tę rozmowę, a póki co, dziękuję Wam za uwagę i następnym razem będę się łączył już z Lemą, jak sądzę, tak więc do zobaczenia na obczyźnie!